Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa The Construction Table i pozwala nam wydobyć z naszych itemów przedmioty, z których były skraftowane. Czyli na przykład z diamentowego mieczyka diamenciki nam pozwala wydobyć, jakbyśmy potrzebowali. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i The Construction Table się pobiera z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę mamy trochę krótki opis, ale nas interesuje pobieranie moda, zatem klikamy na Files i jesteśmy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj na wersję 1.8 mamy najnowszą z poprawionymi błędami, więc tu klikamy lub tu klikamy lub tu klikamy, tu zawsze jest najnowsza wersja, a tutaj jest ta i tutaj jest ta sama. Także mamy trzy miejsca, w które możemy kliknąć. Klikamy i pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 561. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8. I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forge'a z końcówką 1245, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1450 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą, żebyście nie stracili swoich światów. Ok, jak już mamy skopiowany, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i wchodzimy, uruchamiamy launcher i czekamy, aż się uruchomi. Ok, tak jak wspomniałam, mamy wybrany profil z Forge'em z końcówką 1450, klikamy play i czekamy. I czekamy, zaraz nam się pojawi tutaj strona czarna. Tutaj. O, już jest. I teraz nam tutaj Forge ciężko pracuje, loaduje i różne takie rzeczy robi. Nasze mody nam tu loaduje do gry. Także wszystko widzimy, co on robi. Ok. Wchodzimy do mods i szukamy The Construction. Jest. Ok, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. No i gramy w naszym wybranym świecie. I jesteśmy w naszym wybranym świecie. I klikamy E jak ekwipunek i na końcu mamy The Construction Table, który się robi w ten sposób. Dwa żelaza, jeden diament, stół rzemieślniczy i trochę drewienka. Desek znaczy. I tak wygląda właśnie tenże stół. O tak. I jak klikniemy, wsadzamy do środka przedmiot, który chcemy zdekonstruować. I
możemy z niego dostać 3 diamenty i patyk. Jeżeli byłby zużyty, byśmy dostali na przykład 2 diamenty i patyki. Także w zależności od stopnia zużycia dostajemy też ilość tychże przedmiotów, z których było to skraftowane. Także jak znajdujemy w kopalniach jakieś skrzynki i tam są jakieś rzeczy ciekawe, to zawsze sobie możemy je zdekonstruować. Albo jak walczymy ze stworami i one mają zbroję, no to na ogół mają już takie trochę zużyte, ale coś tam można z nich wyciągnąć. No i teraz klikamy na patyk na przykład i pobieramy. Dostaliśmy 3 diamenty i 2 patyki, bo tak właśnie to było. Tu dostaniemy 1 diament i 2 patyki, tak jest. Klikamy na to, dostajemy to, a patyki już spadły tu. Tutaj dostaniemy oczywiście 2 diamenty i patyk, a tutaj 3 diamenty i patyk, tak, i 2 patyki, ok. No i teraz to sobie możemy tutaj z powrotem zrobić w tym, że stole zwykłym i tak w kółko możemy sobie to przerabiać z jednej strony na drugą. Ok, także tu, o, jak sobie weźmiemy budki, to dostaniemy skórę. No, także jak widzicie, mod działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa, pa!